Dyrektorze, w parku przy kabliczce Galik dzisiaj duże poruszenie. Co tutaj się dzieje? Zaprosiliśmy dzieci z okolicznych przedszkoli na uroczystość upamiętnienia 25 lat uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. W marcu 1990 roku weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym, która umożliwiła włodarzom poszczególnych miast, gmin, powiatów samodzielnie zarządzać majątkiem, zasobami oraz inwestować z podatków i przychodów z danego terenu. Jeżeli dany samorząd trafił na dobrych gospodarzy, to dobrze się zarządzali. Gliwice miały to szczęście, że mamy bardzo dobrych gospodarzy i miasto Gliwice jest w czołówce, jest w szpicy miast, które najlepiej są zarządzane i to się uwidacznia w inwestycjach, w wyposażeniu szkół, przedszkoli. A poprosiliśmy przedszkole, gdyż wszędzie akcje robią dorośli. Chcemy, żeby też te małe dzieci w jakiś sposób poczuły się gospodarzami tego terenu. Już w tym wieku są sześciolatki pojedyncze, ale 4-5 lat. I akcja jest, posadzimy 25 drzew na 25-lecie. I stąd ta okazja i te dzieci żegnają lato i witają jesień, która też jawi się wieloma kolorami tęczy. Z zielonych liści zmienia się to na żółte, brązowe, czerwone i takie inne odcienia. Dlatego też zapraszamy do aktywnego wypoczynku poprzez sadzenie drzew, zbierania liści, żołędzi i to jest takie miłe spędzanie czasu. Panie dyrektorze, jeszcze a propos miejsca, w którym się znajdujemy. Kapliczka została wyremontowana, otoczenie też, posadzone zostały drzewka. Czy w planach jest to, aby to miejsce było jakimś centralnym punktem rekreacji i wypoczynku w tej części Gliwic? Miejski zarząd z pieniędzy budżetu wyremontował ten skwer, wyremontował tą kapliczkę, które widać tam w tle. To jest kaplica cmentarna rodu Gallich. To żeśmy robili w ubiegłym roku. Skwer jest co prawda na zapleczu tutaj ośrodka tego szpitalnego, niemniej jednak on jest ogólnodostępny i każdy może z tego korzystać i chętnie zapraszamy tutaj do wypoczynku w cieniu drzew. Dzisiaj w parku przy kaplicy Galich przedszkolaki sadzą drzewa. W wydarzenie włączyła się też Straż Miejska. Tak, Straż Miejska została zaproszona dzisiaj do udziału w tym przedsięwzięciu, ponieważ rozpoczęło się tak naprawdę w dniu dzisiejszym pierwszy dzień jesieni. Jest to pora szczególna, bardzo kolorowa. Dzieci uwielbiają jesień, liście, kasztany, a dla nas jest to również informacja, że trzeba zadbać o tych najmniejszych przedszkolaków, ponieważ dzień staje się coraz krótszy. I w dniu dzisiejszym strażnicy miejscy razem z naszym wspaniałym misiem rozdają przedszkolakom elementy odblaskowe po to, żeby były bardziej widoczne i bezpieczne na drodze. Czy świadomość zarówno samych dzieci, jak i rodziców, opiekunów na temat właśnie tego, żeby jednak pojawiać się w odblaskach jest wystarczająca, czy cały czas jest za mała jeszcze w Polsce generalnie? Znaczy, trudno odnosić mi się do całego kraju, natomiast w naszym mieście obserwujemy jednak wzrost tej świadomości, ale też ogromne zainteresowanie rodziców i dzieci, żeby posiadać te elementy odblaskowe. Mamy duże zapotrzebowanie i jesteśmy zapraszani właśnie na takie akcje, żeby promować to bezpieczeństwo i promować to, żeby dzieci, i nie tylko dzieci, ale również dorośli, używali elementów odblaskowych, szczególnie po zmroku, w terenach niezabudowanych. Jakie to mogą być konkretnie elementy odblaskowe? Opaski odblaskowe, takie zawieszki mamy tutaj kolorowe. Są to również kamizelki odblaskowe, które tutaj już widzimy również wśród przedszkolaków. Wszelkie elementy odblaskowe po to, żeby być dobrze widocznym. Mówi się, że dzieci to powinny wyglądać jak choinki w Boże Narodzenie, świecić po prostu z daleka. Co robicie z drzewkami? Sadzimy je. A wiecie, jakie to są drzewa w ogóle? Nie. Duże. A wiecie też, jaka pora roku się dzisiaj zaczyna? Jesień! 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 Jaka jest ta jesień? Co jest takiego charakterystycznego w tej jesieni? Co możecie o niej powiedzieć? Spadają liście.